a dzisiaj na wiatraczną i z paprotem. Proszę Państwa, już za parę dni będzie ta Wigilia cała. Nerwówka, jak Państwo słyszą, jeżdżą na sygnale. Tutaj korki były rano, jak żeśmy z góry z mostku zaglądały. Szkoła nasza na Saskiej, tu się uczył też Niemen, Czesław Niemen, że człowiekiem gardzi człowiek. Tak jest. Proszę Państwa, no, szła żebraczka, kaszlała. Ja mówię, że tak, wymyślili oni w całym tym systemie aureole nad głową Jezusa i świętych. Oczywiście też i rzekomych świętych, bo dodatków nie ma końca tych świętych. No ale aureola to jest po słońcu, po kulcie słońca. Nawet Jezusa malowano na rydwanie słonecznym. Kult słońca, ewidentny, proszę sprawdzić. Ale okazało się, że jak taka żebraczka kaszle, to ona jakby zobaczyła Jezusa Chrystusa, który jakby rzekomo miał tę aureolę nad swoją głową. Po czym ona poznaje, po czym ona dobrą osobę poznaje, po czym dobrego człowieka poznaje, że żebraczka moherowa kaszle. No po tym, że po układzie twarzy widać, że człowiek, który nie chodzi po sondach, który nie jest agresywny, który ma dużo ciepła w sobie, psychologii, miłości, prawdy Pana Boga Jehowy. Po czym moherowa żebraczka to rozpoznaje. No właśnie, jakby nad głową była aureola, prawda? Także proszę Państwa, proszę na biegi pobiegać tam dookoła, jak ja kiedyś tak biegałam, za Mieniecką wracałam, a teraz szybciutko pojadę na Wiatraczną i z powrotem. Numereczka zostawiłam tylko, proszę Państwa, dowód. I tylko po to.